Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ze mną jest dzisiaj przesympatyczna Asieńka z Centrum Pszczelarskiego w Suchlicy u Łukasiewiczów. Już prawdopodobnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, który był taką zajawką na kilka odcinków tutaj z tego miejsca. I dzisiaj ruszymy temat chyba tak naprawdę najważniejszy tutaj, jeżeli chodzi o Was. Temat zdrowia, temat choroby nowotworowej i tutaj Asia powie o kremach. Kilka osób już z Was zakupiło tutaj kremy, ale bardzo dużo jest zapytań odnośnie co tu można kupić i dzisiaj skupimy się na... To jest seria kremów dla ludzi po radio i po chemioterapii. Okazuje się, że skóra po radio, po chemioterapii bardzo cierpi. Skóra staje się przesuszona, cieniutka, błyszcząca i też często pękająca i pękają paznokcie. I one nie pękają tak jak nam zwykle po szerokości, tylko tak wzdłuż pękają. Ludzie cierpią. I jest firma Apis, od której bierzemy miodową serię, ale jeżeli jest coś dobrego, co prawda nie zawiera miodu ani propolisu, ale jest to towar, po który chętnie sięgają klienci, potrzebują tego, więc wychodzimy naprzeciw. Mamy na swoich półkach całą serię właśnie dla ludzi po radio, po chemioterapii. I to jest tak, krem na noc, krem na dzień, krem do rąk i to jest krem, któremu warto się przyjrzeć, ponieważ nie tylko ludzie chorzy po chorobach kupują, ale to jest krem dla fryzjerów, dla budowlańców. Bardzo zniszczone mają ręce przez chemię. Super krem właśnie dla tych profesji. Krem do stóp, no i krem do ciała, balsam do ciała. Tutaj ja teraz tak się tutaj wtrącę. Znam osoby, które już to stosowały. I może teraz ktoś by powiedział, że gdzieś tutaj wymyślamy. Agnieszka. Agniesiu, tu w tym momencie Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja też. Agnieszka jest po radioterapii, jak już większość z Was wie i wszystkie skutki uboczne radioterapii, jakie mogły wystąpić, wystąpiły właśnie u Agnieszki. Czerwone ciało, pękanie i brała srebro w plastrach, brała różnego rodzaju antybiotyki. No efekt był taki, że nie było tego efektu. I tu zakupiłam jakieś chyba 3 tygodnie temu, tak, nie? Tak, ten balsam i jeszcze dokupiła sireniu na oparzenia. Taki krem. Z propolisem, ja przyniosę. Z propolisem. Tak, i wiecie co? Pierwszy efekt Agnieszka zaczęła smarować, był już po 4 dniach, zaczęło się to goić. Po tygodniu zaczęła schodzić czerwona, jak to powiedzieć, czerwony kolor, ten taki rumień. Ten taki rumień był zaczął nieładny rumień. Tak. A po 10 dniach uwierzcie, że już zaczęło się pięknie goić. Jak mi przysłała zdjęcie w ogóle tego miejsca, to tak jak przed zabiegiem, przed radioterapią, mało tego, blizna, którą ma po cięciu, zaczęła ginąć. Także fantastyczne, tak. To są specjalnie dedykowane dla tych osób po radio, po chemioterapii, cierpiących, obolałych. Skóra właśnie pęka i trzeba tym ludziom ulżyć. Można, są ku temu środki. A tutaj i naprzemiennie, jest ten krem, tak? Naprzemiennie stosowała właśnie. Oddaję. Dobrze. Także to jest naprawdę godne polecenia, bo wytestowała to Agnieszka, wytestowały to jeszcze dwie. Moje klientki też, tak. Tak, i dwie moje znajome inne, które są właśnie po chemioradioterapiach i naprawdę, uwierzcie, cierpiały tygodniami. Jedna nawet taka Kasia to 3 miesiące miała problem, nie mogła tego wyleczyć. I po tym, jak zakupiła, no to też tak po 10 dniach już był po prostu efekt. No wszystko zniknęło. Także tutaj, słuchajcie, warto. Kolejne, co tutaj bym chciała Wam polecić z Asią, kremy do twarzy. Kremy do twarzy, powiem szczerze, że cały czas szukamy.
poszukujemy nowszych, znaczy nowszych, innych, bardziej naturalnych rzeczy. No i dzisiaj właśnie rozmawiałam z producentem kremów, w których są tylko 4 składniki. Bez parabenów, no one nawet nie pachną. One są bardzo właśnie, notabene to jest ten sam producent, który robi te już wcześniejsze kremy, które Państwo widzieli. Też używam. Tak, ale tu jest wszędzie w tych kremach dodany propolis. Natomiast Pan robi kremy, które już propolisu nie zawierają, za to mają więcej miodu w sobie i ten krem polecany jest na zmarszczki dla kobiet po 50. Jest krem, który właśnie zawiera mleczko pszczele i wybiela cerę, wybiela, chowa, kryje te niedoskonałości, gdzieś tam przebarwienia. Więc te kremy niebawem u nas w sklepie, ja już nie mogę się oczywiście doczekać. Ja też. Tak, będą dostępne na stronie. No i oczywiście będę je też testowała, więc będę mogła coś więcej powiedzieć. Tutaj ja też powiem, że te kremy są bardzo dobre. Tak. Do twarzy. Ja osobiście teraz mam i tutaj nie mogę go wyciągnąć, bo bym chciała go wyciągnąć, wiesz? Już. A nie chcę tutaj zepsuć pudełka. O, coś takiego mam, tylko teraz nie powiem wam, który, ale one są świetne. I teraz tak, bo niektórzy może powiedzą, że niektóre produkty są drogie, tak jak mleczko pszczele, ale to będzie osobny odcinek. Tak, może i są, ale to są tak wydajne kremy. No i w dobrej cenie. Trzeba powiedzieć, że cena jest naprawdę dobra. I to są kremy. I one fajnie pachną. Tak. I to są kremy na wosku pszczelim. Na bazie wosku pszczelego. Fajne są kremy z propolisem, natomiast nie każdy może używać propolisu. Jest gro osób uczulonych. Mm-hmm. Więc tutaj alternatywą są wspaniałe kremy właśnie. Te polecam naprawdę, bo ja stosuję, nie mam zmarszczek, nie mam, ja mam bardzo suchą cerę i wręcz jak się umyję, to mnie boli cała skóra. Ja czuję, jakby mnie ciągło, jakby miała mi pęknąć. Posmaruję, ale on jest dosłownie kapeńkę. Wydajny, on się tak, bardzo wciera. Od razu jest takie nawilżenie, ukojenie, taki relaks, naprawdę. Tą serię tutaj mogę polecić. Do rąk to rewelacyjne są kremy z propolisem. Jak się nasmaruje dłonie, czuć pierzgę, czuć propolis takie, bo to jest wymieszane. Ale dłonie są gładkie. Ja nie mam zmarszczek. Niektórzy jak przychodzą się śmieją, że takie mam dłonie, jakbym nie pracowała ciężko, ale to jest właśnie dzięki tym kremom tutaj. Tak, co jeszcze warto powiedzieć? Wszystkie kremy z dodatkiem miodu, propolisu czy mleczka pszczelego, one mają naturalny filtr UV. Nie jest to duży, nie jest to 50, nie jest to 30. Natomiast jest duża szansa, że jeśli się posmarujemy kremem, który zawiera miód, na przykład, bardzo dużo dobrych opinii słyszałam o tych kremach zapisu, i wyjdziemy na słońce, my się nie spalimy. My się nie spieczemy. Także produkty pszczele mają naturalny filtr UV. Ja w tamtym roku też go stosowałam, jak na ogród chodziłam i dlatego no nie miałam żadnych poparzeń, bo ja też bardzo szybko się opalam. Tak. I bywało tak, że jeszcze dobrze nie wyszłam na ogród i to pierwsze słońce jest najgorsze. Przychodzę do domu, gdzieś tam czerwone zaczyna piec, bąble schodzi, a tutaj właśnie ten krem używałam, nasmarowałam się. I nie było jakichś tam właśnie poparzeń, nie? Też to bardzo dobre. Nektar do ciała, czyli taki balsam, też z miodem i też właśnie po takiej kąpieli słonecznej, gdzie tam nas, gdzieś tam słoneczko jednak przypiecze, bardzo dobrze jest posmarować. Chłodzi, łagodzi te zaczerwienienia i poparzenia, super. No i tutaj jest jeszcze dużo innych produktów, bo są szampony, są różnego rodzaju kule do kąpieli, relaksacyjne szampony. Też używam tutaj, naprawdę pytacie się często, skąd moje błyszczące włosy, takie dobrze odżywione. No właśnie z natury, pokrzywa gdzieś tam używam, takie normalne woda z brzozy, ale też i tutaj te szampony ale są to bardzo prawda, dobre. To prawda. Powiem szczerze, mam bardzo wielu klientów, którzy preferują
Braniamy, jeszcze pamiętamy szampony z... Familijny, familijne, ale pokrzywa, tak. Czarna rzepa. Tak. Przecież kiedyś mamy na tym myły włosy. I te włosy były naprawdę ładne, błyszczące i zdrowe. Później zachłysnęliśmy się zachodem i... Za dużo reklam, tak, żeśmy się naoglądali. W każdym razie jest wielki powrót do szamponów. Ten akurat jest z łopianem, z propolisem. Bardzo zagęszcza włosy i to mówię ja szczerze. Ja wiem, jakość tych włosów mam więcej, fakt. No. Wiecie co? To było też tak, rok temu chyba kupiłam pierwszy raz tutaj szampon i Asia, no poleciłaś mi ten szampon i ja wziąłam, jak ja se umyłam te włosy, pierwszy raz tak nie widziałam efektu, ale po kilku myciach ja mówię, Boże, coś ja mam więcej na tej głowie, dosłownie. No. I był moment, że ja go odstawiłam, bo tych włosów ja miałam multum, tak. Ja i tak mam gęste. Tak, tak, ja też czuję, że więcej mam czegoś tam na tej głowie, natomiast przetłuszcza mi się szybciej, włosy mi się przetłuszczają, muszę to o tym powiedzieć. No skłonne są wtedy włosy do przetłuszczania się, natomiast to chyba też nie jest źle. Przesuszone włosy, farbowane, rozjaśniane, może od czasu do czasu taka kuracja jest też potrzebna. Naprzemiennie stosuję z jakimś tam innym szamponem. Ja czytałam, że przetłuszczanie się włosów nie jest, no my to uważamy za jakiś taki minus, ale to jest dobrze, bo skóra i włos produkuje tłuszcz naturalny. No to też właśnie ochronę gdzieś tego włosa. Tak, to jest ochrona. Więc tak jak mówię, naprzemiennie stosuję właśnie ten szampon z jakimś tam innym. Tu mam nowość też, jeszcze go co prawda nie próbowałam, to jest miód i lipa. Do wszystkich rodzajów włosów. Ja go zaraz wypróbuję. No właśnie. Więc coś fajnego. I cena nie jest... Nie. Słuchajcie, cena jest... 12 zł, słuchajcie, za A za zwykłe szampony ile się płaci? Przede wszystkim nie zawierają one detergentów, bo musicie też wiedzieć, że szampony takie, które kupuje się w sklepach, one zawierają niestety detergenty, spieniacze, które są używane do środków piorących i później jak my sobie takim czymś głowę, najgorszy jest do szamponów, teraz wam nie powiem, Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. LST czy coś takiego, tych szamponów nigdy nie kupujcie. Natomiast tutaj tą substancją spieniającą jest roślina, ekstrakt z rośliny, mydlnicy lekarskiej. No właśnie. Te szampony zawierają właśnie naturalne, roślinne spieniacze. Asia tutaj, to by mogła wam godzinami o tym opowiadać. I słuchajcie, no o kosmetykach to by było tak króciutko, bo to nie sposób jest tutaj mówić wszystko, bo ten film... Jeszcze będziemy, jeszcze wrócimy, podzielimy sobie tematycznie na bloki. Dzisiaj no, chcieliśmy się zająć właśnie, bo jest najbardziej pilący temat dla ludzi, którzy z nowotworami walczą, którzy mają spękane, suche dłonie, bo też często mówicie twarz, przede wszystkim kobiety. Tak. Dlatego dzisiaj tak szybciutko. Ja jeszcze tylko może, jeżeli mogę wspomnieć o kremie, który stoi obok tej serii fantastycznej. Tu jest krem na noc, taki nocny kompresik. I to jest krem dla ludzi z trądzikiem różowatym. Bardzo wiele ludzi boryka się z problemem. O właśnie, ktoś mnie pytał o trądzik różowaty. Tak, to jest właśnie krem, który działa jak taki kojący kompres na noc. Też na bazie naturalnych produktów, 94% naturalnych produktów. Też bardzo dobrze działa na ukrywanie tych naczynek popękanych na twarzy. Czyli też dla takich osób z tendencją do pękających naczynek oraz trądzik różowaty. No i tutaj teraz możecie dzwonić, jeżeli chcecie. Będzie podany numer. Tak, podamy numer do mnie. Tak. W opisie kliknijcie sobie palcem w tytuł, bo nie wiecie, gdzie jest opis. Więc ja też przypnę w komentarzu tutaj do Asieńki numer. Bezpośrednio będziecie mogli z Asią. Asia wam wszystkim udzieli informacji od A do Z. To jest osoba... Postaram się wyczerpać temat. Zadowolić wasze oczekiwania. Także tutaj polecam Asię. No i jeszcze Asia bierze udział w konkursie na... Sprzedawca roku. Sprzedawca roku. Koleżanka mnie nominowała. Asia jest bardzo skromną osobą. Tu nie chciała, ale ja nie popuszczę. Nie byłabym sobą. Link do głosów oddawania również będzie. Także no, jeżeli będzie wam odpowiadało, jeżeli będziecie mieli ochotę po rozmowie tu z Asieńką zostawić
coś po sobie, to możecie oddać głos na Asię. Ja uważam, że warto. Ja z góry bardzo dziękuję w takim razie. Asia jest, no mówię, do tańca, do różańca i nie trzeba jej tutaj Jaćki. O Jaćce też tutaj będzie odcinek osobny. No i cóż, kochani, no życzę Wam zdrowia przede wszystkim, jak najmniej sięgania po chemię, bo mamy naturę, od której żeśmy odeszli. Niestety. Ale wracamy. Powiem szczerze, że widzę powrót, widzę, bardzo mnie cieszy, jeżeli moimi klientami są właściciele apteki. I przychodzą po pierzgę. O pierzgę też będzie pewnie osobny program, ale słuchajcie, ludzie, którzy mogą mieć wszelkie suplementy, diety, witaminy, przychodzą po pierzgę. Mnie to napawa nadzieją, że... Ale przecież nasi rodzice, nasze babcie nie sięgały, nie było aptek, zacznijmy od tego, byli felczerowie kiedyś i te leki były robione, babcie zielarki chodziły sobie z koszyczkiem po zioła i tak leczono ludzi. Dopiero później... Renia, no powiedz sama, syrop z cebuli. Najlepszy. Kto dzisiaj, tak, ale kto dzisiaj dziecku zrobi syrop z cebuli? No. Dzisiaj idzie do apteki po buteleczkę. Lekarstwa jakiegoś, syropu. Tak, i nieraz ludzie mówią, bo ja sobie w aptece kupiłam syrop z lipy, ale musicie też wiedzieć, że taki syrop z lipy, on jest 3-4-krotnie słabszy, bo tam jest rozcieńczany dodatkami. Narwać lipy w miejscu takim ustronnym. Mam też herbatę. O, tu jest herbata. Mam herbatę naturalną z lipy, gdzie dosłownie ten kwiat, on nie jest w torebkach, tylko to jest taki kwiat, jakbyście zebrali. O herbatach zebrali będzie kolejny odcinek. Lipy, tak. Też ale Wam jest. Powiem, o herbaty to tutaj wymiatają w ogóle. Na dzisiaj to będzie tyle. Śledźcie następne odcinki, bo warto, bo będzie dużo takich ciekawości właśnie, co tu można jeszcze. A komu się będzie spieszyło, nie doczeka do następnego odcinka, dzwońcie do Asi. Asia Wam wszystko powie, co tu jeszcze można nabyć. Naprawdę samo zdrowie, które Wam polecam i polecać będę zawsze. A na dzień dzisiejszy trzymajcie się. Do następnego.